No i co jeszcze dzisiaj mamy, proszę Państwa? Będzie gra. Także proszę Państwa, już nie spodziewamy się. Nareszcie, 12 w nocy. Projekt ustawy naprawczej dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, a autorstwa PiSu, jest już w Sejmie. Dziś, w drugim dniu posiedzenia Sejmu, posłowie zajmą się ustawą o tzw. podatku bankowym i dwa sprzeczne ze sobą raporty na temat istnienia tzw. złotego pociągu. Do Sejmu trafił już projekt ustawy naprawczej dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, a przygotowanej przez PiS zakłada on m.in., że Trybunał ma orzekać w pełnym składzie przy obecności co najmniej 13 sędziów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Obecnie pełny skład to co najmniej 9 sędziów. Kolejny zapis mówi, że orzeczenia Trybunału wydawane w pełnym składzie mają zapadać większością 2/3 głosów. Obecnie jest to zwykła większość głosów. Ponadto sędziowie Trybunału mieliby składać ślubowanie nie jak obecnie przed prezydentem, ale przed marszałkiem Sejmu. Projekt zawiera też zapis, zgodnie z którym, jeżeli postępowanie wszczęte przed wejściem w życie ustawy nie jest prowadzone przez skład sędziów określony w tej ustawie, postępowanie wszczyna się na nowo. Projekt otwiera też drogę do przeniesienia Trybunału poza Warszawę. Przewiduje wykreślenie przepisu stanowiącego, że jego siedziba znajduje się w stolicy. Nie sprecyzowano jednak, gdzie siedziba Trybunału miałaby się znaleźć. A Sejm zajmie się dziś poselskim projektem ustawy o podatku od instytucji finansowych, zwanym podatkiem bankowym. Na początku grudnia złożył Klub Prawa i Sprawiedliwości. Propozycja zakłada, że podatek obowiązywać będzie banki, instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz firmy ubezpieczeniowe. Stawka podatku w przypadku banków ma wynosić 0,39% podstawy opodatkowania w skali roku. W przypadku firm ubezpieczeniowych będzie to 0,6% w skali roku. Podatek ma obowiązywać już od lutego przyszłego roku. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Rady Gospodarczej przy premierze przekonywała w TOK FM, że zmiany najbardziej uderzą w małych i średnich przedsiębiorców. Doświadczenia węgierskie mówią bardzo wyraźnie, że w momencie, kiedy podatek na Węgrzech, ten bankowy nazwijmy to, wszedł, to duże firmy nie odczuły tego, bo one są naprawdę dużym, poważnym klientem banków i banki podejmowały negocjacje z tymi dużymi podmiotami. Okazało się, że na końcu, że koszty, które duże firmy ponosiły, wcale nie wzrosły. Natomiast bardzo istotnie wzrosły koszty i warunki, na których udzielano kredyt mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom, głównie tym mniejszym podmiotom. Zdaniem dr Starczewski-Krzysztoszek rządzący są niekonsekwentni, a wprowadzenie podatku bankowego nie jest spójne z innymi planami. Jeżeli rząd w jednym zdaniu mówi o tym, że chce wspierać mały biznes w Polsce, a w drugim zdaniu mówi, wprowadzamy podatek i wiadomo, że ten podatek będzie miał wpływ na rynek, przede wszystkim na sektor mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, no to gratuluję takiego myślenia. Eksperci prognozują też, że wprowadzenie podatku bankowego spowoduje wzrost kosztów ubezpieczeń i kredytów hipotecznych. Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Kijowie deklarował, że będzie zabiegał o to, by Ukraina była obecna na lipcowym szczycie NATO w Warszawie. Polski prezydent po spotkaniu z prezydentem Petrem Poroszenką powiedział też, że jest to istotne z punktu widzenia nie tylko relacji polsko-ukraińskich, ale także z punktu widzenia pozycji Ukrainy w wymiarze globalnym i bezpieczeństwa w naszej części świata. Z kolei w rozmowie z ukraińskim premierem Arsenijem Jaceniukiem Duda podkreślał wagę współpracy gospodarczej między obu krajami. Na zakończenie dwudniowej wizyty na Ukrainie prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkającymi w tym kraju Polakami, którym podziękował za pielęgnowanie tradycji narodowych i obiecywał wsparcie dla prowadzonych przez nich instytucji. Szef MSWiA odwołał zastępcę komendanta głównego policji Mirosława Szosera. Resort poinformował, że rezygnację złożył też drugi zastępca, Wojciech Olbryś, ale nie została ona jeszcze przyjęta. Szosler został odwołany na wniosek nowego szefa policji Zbigniewa Maja. Alarm terrorystyczny w Los Angeles. Zamknięte zostały szkoły w samym mieście i 30 okolicznych miejscowościach. To blisko 1000 placówek. Władze twierdzą, że mają wiarygodne informacje o zagrożeniu. Podczas konferencji prasowej lokalne władze poinformowały, że wiadomo,
wiadomość o możliwym ataku została przekazana drogą elektroniczną. Słuchasz informacji TOK FM. W nich na koniec dwa odmienne raporty w sprawie tzw. złotego pociągu. Odkrywcy są przekonani, że pociąg istnieje. Naukowcy z AGH przekonują, że pociągu nie ma. Wczoraj oba zespoły przedstawiły wyniki swoich badań. Małgorzata Waszkiewicz. Jeden z odkrywców, Piotr Koper, który poinformował wałbrzyski magistrat o tym, że pociąg może istnieć, nadal jest przekonany, że skład jest pod ziemią. Oczywiście, że jest. Są tunele, jest pociąg. Liczy, że miasto zdecyduje się na kolejne badania, tym razem metodą odkrywkową. Tymczasem Janusz Madej z Akademii Górniczo-Hutniczej nie pozostawia złudzeń. Nie ma. Są takie metody, które potrafią prześledzić, zobaczyć, co jest pod ziemią. I z tych metod wynika, że tam pod ziemią nic nie ma. Arkadiusz Grudzień z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przyznał, że wyniki badań są bardzo zaskakujące. Musimy szczegółowo przeanalizować oba raporty i wtedy będziemy rekomendować im, co będziemy robić i kiedy i w jakich terminach. Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM. Pogoda. W ciągu dnia przejaśnienia na południu i na północy, w pozostałych regionach pochmurno, na termometrach od minus 1 stopnia w Białymstoku, przez plus 1 w Trójmieście i Elblągu, 2 w Warszawie i Lublinie, 4 w Łodzi, do 5 stopni w Krakowie, Poznaniu i Szczecinie i 7 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jest powtórka. Dzień dobry. W poranku Radia TOK FM przegląd prasy. Jan Wróbel przejrzy dla Państwa teraz polskie gazety, a zacznie od przejrzenia Super Expressu, bo w nim fantastyczne zdjęcie i podpis. Razem kupują nawet buty. Nie ma w rządzie drugiego tak zgranego duetu jak minister Zbigniew Ziobro i jego wiceminister Patryk Jaki. Obaj jak coś postanowią, to trzymają się tego, rozumieją się więc bez słów. Poza pracą też się dogadują. Ostatnio obydwaj wybrali się na poszukiwanie butów. Potrzebował ich minister Ziobro. Wiceminister wytrwale towarzyszył swojemu pryncypałowi w zakupach, które w efekcie były udane dla Ziobry. Kolejny dowód, że przyjaźń obu kwitnie. I rzeczywiście oglądamy takie zdjęcia, na których minister Ziobro bacznie ogląda każdy egzemplarz butów i z kolei wiceminister Jaki bacznie obserwował każdą analizę swojego szefa. No i inne takie wesołe podpisy towarzyszące zdjęciom ilustrującym ważną dla Polski chwilę zakupu nowych butów dla ministra Ziobry, ale nie zawsze na prawicy narodowej i konserwatywnej jest aż tak miło. O tym z kolei donosi gazeta Fakt. Ojciec Rydzyk obraził się na prezesa. Twierdzi gazeta Fakt, pokłócili się o obsadę stanowisk w publicznej telewizji, bo prezes PiS wybrał telewizję Republika. Nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz na linii ojciec Tadeusz Rydzyk. Jarosław Kaczyński panuje z Wawroga cisza, ale nie przed burzą, a po. Do kłótni doszło, według naszych rozmówców, czyli dziennika Fakt, w trakcie uroczystych obchodów 24. rocznicy urodzin Radia Maryja. Poszło o kwestie związane z obsadą stanowisk w Telewizji Polskiej. Dyrektor Radia Maryja miał nadzieję graniczącą z pewnością. Ten styl nie tyle prawicowy, czy taki polityczny. Jak Państwo widzą, to jest jedna z najmodniejszych powiedzonek sezonu. Graniczącą z pewnością nadzieją, że to jego ludzie będą rządzić odnowioną telewizją publiczną, a absolwenci uczelni toruńskie będą tworzyć jej nowe kadry, opowiada polityk PiS, no rzecz jasna anonimowy. Apetyt ojca dyrektora podkręciła minister Beata Kempa, przemawiając po mszy rocznicowej w Toruniu i mówiąc, że dotrzymamy słowa. Na urodziny zaproszono też Kaczyńskiego. Szef PiS wychwalał działalność radia. Mówił, że bez ryzyka nie byłoby tego zwycięstwa. Wielkim musiałoby więc być rozczarowanie ojca Rydzyka, gdy usłyszał, że kuścią nowej telewizji będzie nie telewizja Trwam, a telewizja Republika. Nasz rozmówca z PiS dodaje, padło kilka mocnych słów, a od tego czasu na antenie Radia Maryja dominuje troska o realizację obietnic wyborczych i przestrzeganie PiS przed pychą zwycięstwa. O przestrzeganiu PiS przed pychą zwycięstwa znajdziecie też Państwo w Super Expressie ciekawy wywiad. Antykomunizm musi mieć granice. Wypowiada się profesor Rafał Chwedoruk i mówi, co następuje.
kampania kameralna części mediów wokół Trybunału Konstytucyjnego będzie miała takie znaczenie jak wrześniowe referendum. Też było ustrojowe i chyba najbardziej nieudane w dziejach. Ważniejsze dla PiS będzie to, jak wywiąże się ze swoich obietnic wyborczych dotyczących polityki społecznej i gospodarczej i zimna krew w polityce międzynarodowej, bo Polacy oczekują tu raczej dystansu, a nie romantycznego angażowania się w niezbyt romantyczne inicjatywy naszych sojuszników. I do tego jeszcze profesor Fedoruch pokazuje, że jest prawicowa alternatywa w postaci ruchu Kukiza. Warto zauważyć ewolucję tego ruchu. Przy starcie ten ruch był niedookreślony ideowo, a we wielu wypadkach bywał na pograniczu orientacji liberalnej. Tymczasem latem to środowisko zaczęło raptownie skręcać w prawo. Finał to kilku narodowców w Sejmie i powstający w nim zespół narodowo-demokratyczny. Czy rzeczywiście jest tak bardzo istotna ta kwestia, nazwijmy to kiełbasiana, czy ZUS-owska, czy 500-złotowa, bardziej niż kwestie związane z szeroko rozumianą aksjologią, czy praworządnością, czy demokracją państwa. Trybunał jest ważniejszy, twierdzi przynajmniej Rzeczpospolita. Andrzej Stankiewicz, powołując się na badania IBRIS-u, tak oto komentuje rzeczywistość. Spór o Trybunał Konstytucyjny okazuje się dla Polaków bardziej istotny od wieku emerytalnego, czy 500 zł na dziecko. W epicentrum politycznej wojny o skład Trybunału Konstytucyjnego Instytut IBRIS zapytał Polaków, czy ta kwestia jest dla nich istotna. Mogli badanie wskazywać jako ważniejsze inne postulaty PiS, w tym obniżenie wieku emerytalnego, wypłaty 500 zł na dziecko, czy też wyjaśnienie na nowo przyczyny katastrofy smoleńskiej. Okazało się, że to wojna o Trybunał budzi największe emocje. Jest najważniejsza dla ponad 35 Polaków. Wiek emerytalny jest bardzo ważny, 31% Polaków. Ponad dwa razy mniej, bo około 13% badanych uznało za kluczowy dla siebie program 500 zł na dziecko. A wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej jest priorytetem dla 5% ankietowanych. Badanie IBRIS zostało przeprowadzone przed weekendowymi demonstracjami przeciw władzy PiS oraz poparciem dla niej, ale sondaż dowodzi, pisze Andrzej Stankiewicz, że tłumy obecne podczas obu przemarszów nie były przypadkowe. Duża część Polaków żyje konfliktem o Trybunał. Wyraźnie widać to w elektoratach partii opozycyjnych. Spór o Trybunał ważny jest dla 74% wyborców Nowoczesnej i 57% zwolenników Platformy. Emocje buzują zwłaszcza u wyborców w średnim wieku oraz najstarszych. To spór kluczowy dla niemal połowy badanych w wieku 35-44 lata oraz powyżej 55. Przedstawiciele PiS, pisze Stankiewicz, nie kryli, że liczyli, że konflikt wokół Trybunału nie wzbudzi emocji społecznych. Po demonstracjach i takich sondażach jak badanie IBRIS widać wyraźnie, że to się nie udało. No jest więcej analizy w Rzeczpospolitej Andrzeja Stankiewicza. Rzecz jasna, każdy z nas jest skazany trochę na intuicję, a tylko trochę na sondaże, chociaż one bywają bardzo ciekawe. No ale tak a propos tych intuicji, zerknąłem jeszcze do komentarza Piotra Aleksandrowicza w tejże Rzeczpospolitej. Witamy czcigodnych inwestorów. Tytuł mi się wydawał taki ponętny i nawet trochę taki, że sexy, więc dawaj czytać. Mateusz Morawiecki jest cytowany w początku felietonu Piotra Aleksandrowicza. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce najbardziej zadłużonych względem zagranicy krajów świata i bardzo zależnym w związku z tym od zagranicy. Dlatego też rząd bardzo będzie dbał o stabilność finansową. Będzie bardzo dbał o to, żeby inwestorów zagranicznych nie tylko nie wystraszyć, ale zaprosić. Przede wszystkim tych, którzy będą przynosili tutaj wartość dodaną. Chyba takie marksowskie pojęcie, jeżeli państwo się uczyli w szkołach, bo są na przykład z mojego pokolenia, no ale tutaj Mateusz Morawiecki się na nie powołał, bo też już nikt, ale to nikt nie pamięta, co to znaczy ta wartość dodana. Od początku była bardzo mętnym pojęciem u Karola Marksa. No w każdym razie takich kapitalistów, którzy będą się na Marksa powoływać, bardzo chętnie byśmy w Polsce powitali. I akurat tego samego dnia minister finansów podał, ile jesteśmy za granicę winni. No, 487 miliardów złotych, to tak prawie 13 tysięcy złotych na obywatela.
No i tak zręcznie pyta Piotr Aleksandrowicz samego siebie, udzielając trafnych chyba odpowiedzi. Być może pan Mateusz Morawiecki tak ciepło wyrażał się o inwestorach, bo mu właśnie doniesiono, że panika z giełdy WIG20, 20 największych spółek notowanych na giełdzie, stracił 24% od początku roku i 12% w ciągu miesiąca. Ta panika z giełdy zaczęła się przenosić na rynek walutowy. Kilkuprocentowa dewaluacja w ciągu miesiąca, a potem na rynek obligacji. Pod koniec stycznia 2015 roku rentowność obligacji wynosiła około 2%. A w czerwcu, po wyborach, w których suweren, czyli naród, wybrał pana Andrzeja Dudę, przekroczyła 3,3%. Przypomnę państwu, że to jest takie zmyłkowe za wszystką rentownością. O to chodzi, że im większa jest rentowność obligacji, tym jest gorzej dla państwa, bo to znaczy, że ono musi większą rentownością zachęcać inwestorów do ich do kupna. No w Niemczech te rentowność obligacji oscyluje wokół 0%. Bo nie muszą w ogóle przynosić zysku, są tak wspaniale pewne. No a w Polsce już 3,3%. Potem trochę spadła, a w ostatnich dniach znowu gwałtownie podskoczyła do 3,15%. No niezły wynik, a zapowiada się jeszcze lepszy, bo rentowność obligacji będzie rosła kąśliwie, podsumowuje Piotr Aleksandrowicz. Także, drodzy państwo, średnio z tym PiS-em, tak bym to powiedział, w Dzienniku Gazecie Prawnej już na pierwszej stronie taki tytuł znowuż zmyłkowy. Nie będzie bezrobocia i to będzie efektem niższego wieku emerytalnego. Już za 5 lat zacznie brakować rąk do pracy. Ogromną dziurę na rynku tylko częściowo załatają imigranci, a zatem powstanie duża wyrwa na rynku pracy. Pracodawcy za kilka lat będą się po prostu zabijać o pracowników. Czy wpłynie to na podwyżkę, na podwyżki płac dla pracowników? No, na zdrowy rozum tak, ale nie musi tak koniecznie być. O tym więcej w dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej. I jednak sam koniec w polityce.pl. Takie coś, że w komputerze można sobie czytać, a nie w papierze, chyba sobie człowiek wydrukuje. Jak przeciąć obecny węzeł gordyjski? Nie podpowiem, pisze Piotr Zaremba, ale wykładam swoje stanowisko. Pluralizacja Trybunału Konstytucyjnego. Tak, spychanie go na margines niekoniecznie. I przypomina sytuację z lat 96-97. Wtedy to lewicowy Sejm uchwalił ustawę dopuszczającą aborcję na życzenie. Było to zgodne z demokratycznym werdyktem, a jednak Trybunał w kilka miesięcy później zdelegalizował aborcję na życzenie w oparciu o konstytucyjną zasadę ochrony życia za sprawą ówczesnego prezesa Andrzeja Zolla. Czyli prawicowy głos w obronie Trybunału Konstytucyjnego w prawicowym portalu w polityce.pl. To jest powtórka. Poranku Radia Tok FM, Maciej Pawlicki, producent filmowy filmu Smoleńsk, publicysta w sieci i prezes, co najważniejsze chyba, Stop Bankowemu Bezprawiu, ruchowi społecznemu. Stowarzyszenia. O, zapewne, że ruch. Przypadek? Z tych stowarzyszeń jest kilka, jest też Profuturis, współdziałamy. Na której byłeś manifestacji, niedzielnej czy niedzielnej? Bo nie podejrzewam, że sobotniej. Zgadłeś. I dlaczego? Dlatego, że byłem tam w obronie demokracji. Ponieważ dokonałem pewnego wyboru podczas wyborów parlamentarnych i prezydenckich i w obronie tego demokratycznego wyboru byłem na manifestacji w niedzielę, ponieważ poczułem, że ten wybór jest zagrożony. Czy sobotni manifestanci zbudzali w tobie mieszaninę pogardy i zwykłej prawicowej nienawiści, czy tylko lekceważenie? Nie, starałem się zwykłej nienawiści lewicowej nie widzieć w tym marszu. Starałem się w nim widzieć współbraci, nie powiem współwygnańców, ale współbraci i dziękuję bardzo, którzy zostali po prostu oszukani, którzy nie wiedzą tak naprawdę, co się w Polsce dzieje, nie rozumieją i należy ich z tym, należy im podać rękę, należy ich z tego niewolnictwa strachu własnego, bo to są w moim przekonaniu ludzie, którzy są uwięzieni we własnym strachu, uwięzieni we własnej niewiedzy. I ja jestem w tej frakcji, że tak powiem, która chce, której zależy na tym, żeby tym ludziom, żeby w marszu, może nie za rok, może za dwa, ich mieć u swojego ramienia.
Ale taki marzy ci się wielki prorządowy marsz za 2 lata? Nie, propolski. Po 200 tysięcy ludzi za rządem? Tak, tak. Darzy mi się marsz... To jest piękne w demokracji, że ludzie tak maszerują w różnych kierunkach. Ale oczywiście, że to jest piękne. Ja tylko chciałbym mieć pewność, że ci ludzie wiedzą, dokąd idą i dlaczego idą. Znaczy mam przekonania, że ci ludzie w ogromnej większości, bo ja oczywiście wiem, dlaczego pan Petru tam szedł, dlaczego szedł pan tam Schetyna, Halicki czy Gronkiewicz-Walc. No, to jest jasne. Natomiast ci ludzie, którzy szli tam w obronie demokracji, myślę, że nie wiedzą, dlaczego tam szli i bardzo bym chciał, żeby taki marsz propolski, czy pronarodowy, czy obywatelski, bo chodzi tutaj dokładnie o to, znaczy o świadomość obywatelską i aktywność obywatelską, żeby oni szli, albo może nawet nie musieli iść, nie czuli potrzeby, żeby iść z jakiegoś nagłego powodu, tylko mogli się gromadzić po prostu w radosne święta narodowe. No, istotą sporu, przynajmniej banderą sporu wydaje się rola Trybunału Konstytucyjnego, czy będzie niezależny od polityków, czy też będzie zależny od polityków. No właśnie. I moim zdaniem jest bardziej niezależny teraz. No moim zdaniem to, czego dokonał pan Rzepliński ze swoimi kolegami sędziami, jest rekordem świata absolutnym. To znaczy prezes Trybunału i sędziowie Trybunału, którzy wraz z politykami partii rządzącej piszą ustawę, którą potem sami uznają za antykonstytucyjną, czyli strażnicy konstytucji, no to jest jak saper, który po prostu zmontował bombę i zamontował. To znaczy takiemu saperowi dziękujemy. Taki saper nie powinien być saperem. Taki strażak, który podpala, nie powinien pełnić swojej funkcji, no bo to saper myli się tylko raz. No, pan Rzepliński się pomylił, pokazał, że konstytucję nie rozumie, że rozdział władzy od polityki nie rozumie i dokonał zamachu stanu sam na siebie, no samo zaoranie, jak to teraz młodzi mówią. I myślę, że to jest ogromny problem, który pociągnął za sobą kolejne. To rozwiązanie, które zostało wprowadzone, jest, powiedziałbym, no, dość twarde, natomiast problem mamy wszyscy i należy go szybko rozwiązać, bo w takiej formie groteskowej, jaką pan Rzepliński zaproponował, zresztą chodząc po mediach i opowiadając, co myśli, a po wyborach samorządowych, kompletnie poza swoimi kompetencjami, ogłaszając, że żadnych fałszerstw nie było, podczas gdy Fundacja Helsińska ostatnio ogłosiła, że 5 milionów głosów do kosza poszło. No taki Trybunał nie jest Trybunałem, jest parodią. Nie uważa, że reperowanie Trybunału Oskarżonego o sympatyzowanie z opcją polityczną, opozycyjną, poprzez polityków rządu, to jest leczenie grypy kiłą. Znaczy, poprzez polityków parlamentu, bo kto ma? No parlament po co jest? Parlament jest po to, żeby stanowić prawo. Sejm stanowi prawo. A Trybunał jest po to, żeby oceniać rządzących. Może mu łatwiej oceniać tych rządzących i pilnować, kiedy nie jest mianowany przez rządzących. No, logiczne takie pytanie, pozbawione emocji. Znaczy, Platforma Obywatelska miała 10 sędziów na 15, czy 12 sędziów na 15, czy 13 na 15, chciała mieć 15 na 15. No to się odławiła tym jabłuszkiem, prawda? No to za duży kęs ugryzła. Piotr Zaremba w ostatniej w polityce. Wiadomo, że PiS rozważa uchwalenie nowej ustawy. Słychać już, że prawica rozważa wybór całkiem nowego składu Trybunału. Trudno byłoby się oprzeć wrażeniu, że chodzi o wzięcie sobie całego organu, który ma patrzeć rządzącym na ręce. Znamy logikę polskiej polityki, do żadnego kompromisu by nie doszło. Tutaj jest mowa o kompromisie, który Kukiz zaproponował, żeby sędziów Trybunału 2/3 parlamentu mianowało, to wymusza jakiś kompromis. To może Zaremba ma trochę racji, może to jest sumienie prawicy, a nie prawicy. Lubicie z Zarembą, tak, lubicie się, bardzo dobra kawa to jest. A czy ty mnie wreszcie zaczniesz pytać tylko o tym Zarembie kredyty. I już na ja się często zgadzam i często czasem się nie zgadzam. Znaczy, wydaje mi się, że ta propozycja ruchu Kukiza jest ciekawa, dlatego że konstytucję wybieramy 2/3, to i sędziów Trybunału też moglibyśmy wybierać 2/3. I do tego można dojść, ale do tego zawsze trzeba zmienić konstytucję. I ja jestem za zmianą konstytucji, są w niej okropne rzeczy w tej konstytucji, na przykład niewolnictwo finansowe państwa polskiego względem banków komercyjnych, i to należy zmienić. Także ruch Kukiza, proszę, pozdrawiamy ruch Kukiza.